Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Metal Slug Anthology. Czekajcie, chwilę, muszę trochę pokombinować teraz. O, dobra. A dobra, przyzwyczaiłem myślałem, że nie włączyłem nagrywania obrazu. Ale tak, na początek jak zwykle mała synchronizacja, więc dół, góra, dół, góra, dół, góra. Zaraz nie słyszę muzyki, bo sobie nie chciałem już się męczyć z tym. Nie chciałem się męczyć już z przemieszczaniem całego mojego sprzętu. Bo tak, bo jestem leniem, no i co? No i co z tego? Nie chciałem się męczyć na. Sobie ja. Znowu to zrobiłem. Zrobiłem to znowu, serio. Ale tak, no jesteśmy całkiem daleko już, to już praktycznie już będzie chyba ostatni odcinek z Metal Slug'a Trójki. Jeżeli miałbym tę grę robić przez trzy filmy, to ja dziękuję bardzo. Po prostu ja się z tym w ogóle szanie, no po prostu mój dynamik pali. Taki dynamik, to nie jest dynamik, to coś, nie, to nie jest też koktajl Mołotowa. No to nie wiem. A i ogólnie takie małe moje odkrycie, że Metal Slug Anthology jest też na Wii. Może nie sama siódemka Metal Slug'a, bo to jest ekskluzyw tylko dla Metal Wii. Nie. DS-a i PSP. I dlatego postanowiłem nagrywać z PSP, a nie z na przykład z komputera, bo później bym miał właśnie problem z siódemką. Siódemka, no jak już powiedziałem, nie wyszła nigdy poza PSP i DS. Ale wracając, no Metal Slug Anthology jest na Wii dostępny. Kto ma Wii, ten ma fajnie, bo może sobie pograć. Ja też mam Wii, więc w przyszłości może sobie załatwić, bo mogę sobie pograć. Będzie fajnie, bardzo fajnie, mam nadzieję. Bo wtedy będę miał kolejną rzecz do ogrywania na Wii. Kolejną się grę, z której bym mógł zrobić playthrough. Wow. Ja nie wiem, czy to są jakieś, wiecie, grzyby, downgrade'y. Tak zwał. Co? No i oczywiście pójdziemy dołem. To jest droga, nie wiem, jakaś taka... Typowo sekretna mi się wydaje. Nie wiem, czy dwa razy kupę wydaje mi się. I lecimy dołem. Byle do przodu, byle do przodu. Byle do przodu dołem. Uuu. Te beczki są... Z winem? Z rumem? Czy mi się wydaje? Dobra, dobra, dobra. A, to jest grzyb! To jest jakiś rodzaj grzyba chyba. Rapsy. Nie. O kurde! Co to jest? Nie wiem. No ale dobra, no teraz walczymy z roślinami. No z tego jeszcze nie było. Walczyliśmy już z kosmitami, z żołnierzami. Ale z roślinami to jeszcze nie. To jest dla mnie nowość tej serii. Nice. No, to jest taki tylko przerywnik. No, dobra. Czyli chyba teraz będzie boss? Nie, teraz jaki? Ja coś nie wiem. Alibaba. I to była Alibaba. Nie, pierdolę jak teraz bójnik. Alibaba i 1000 rozbójników. Wiem, że to nie tak było, ale... Czy się to uzyskałem? Nie. Ale to jest chamskie, że ci mogą... No właśnie. Mogą mnie zabić, kiedy ja już ich zabiję. To jest dosyć hamowe, bym powiedział. Ja spadam. Kurde, mol. No ja tego nie przejdę bez ani innej śmierci. Nie ma szans. Ja już mam w tym poziomie 3 kontynuacje. Brzmi papa łachu.
No flame, no please. Fatik. No Fatik, jeszcze to jestem niezniszczalny, to jestem tankiem. Czyli na serio mają sa... O, to już jest burżuazja. Ma się samoloty, które nie latają, a i tak latają. I tak latają, to już jest burżuazja, moi drodzy. Mogę przejść? Nie. Miss click! O kurde, przesunął mi się lewo, że nie trafię już tamtego. No to proszę, miss click mnie uratował. No cóż, czasem się zdarza, że się umrze. No tak jakoś bywa, czasami w życiu, że się umrze. Ale trzeba żyć dalej. Bardziej nielogiczna rzecz, jaką kiedykolwiek w moim życiu nie... jaką kiedykolwiek w moim życiu powiedziałem. Na serio nie wiem, ile będzie trwał ten odcinek, bo ciężko mi jest powiedzieć. Ej, ale z tym bossem jeszcze nigdy nie walczyłem. Chyba zawsze wybierałem górną część, a nie dolną i dlatego nigdy z tym bossem nie walczyłem. Ja... Co to ma być? Teraz by się przydał jakiś Gaijin Goomba albo coś w tym stylu, żeby wyjaśnił referencję. Ale ja nie mogę. Fajny ten boss nawet. Śmieszny, ale fajny. Trudny też, bo strasznie mało jest miejsca, gdzie można go trafić. To jest jego taki. To jest minus tego bossa. Wielki bym nawet powiedział. Psa. Wow, jak to udało mi się ominąć? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czemu skaczę tak na końcu. Wiem, że jest możliwość, że spamnę z tego klipu po prostu, ale no. Tu chodzi o honor, okej? Okay? Że zostać zabity przez wypadek z klifu, niż zostać zabity przez tego bossa. No i dziękuję bardzo, przeszliśmy kolejną misję. Nie wiem, co to właśnie nie był taki niekanoniczny troszeczkę bossa, ale dobra. Przynajmniej jakąś nową rzecz odkrywamy. Wreszcie coś, o czym nie znam. Na czym się nie znałem? Przyznam. Nie znałem po raz pierwszy prawdopodobnie raz zobaczyłem tego bossa. Bo nie przypomniałem sobie innego, ale dobra. I okej, no teraz jakieś domki mamy tutaj. Helikopter. Helikopter, ludzie! Helikopter. Fajne. Co? Finałowa misja? Przecież to była czwarta misja dopiero. Czy ja pokonując tamtego bossa skipnąłem jakieś, nie wiem, dwie misje? Nie licząc finałowej, w której właśnie jesteśmy. No bo... Piątą misję skipnęliśmy. Chociaż, czy Metal Slug 3 miał piątą misję w ogóle? Teraz mam trochę taki... Mętlik w głowie, przyznam. I tutaj by się przydała muzyczka z The Doomsday. No właśnie. Przydałaby się tutaj muzyczka z The Doomsday z Sonika 3 na koniec. No to tak perfekcyjnie pasuje jeszcze te... Samonaprowadzające bomby. Jestem teraz niezwyciężony. No serio, latająca Fio to jest zupełnie jak Super Sonic teraz. Nie. Tak sfailować się tylko ja potrafię. Ciekawe jakby ta opcja Fatih wygląda... Serio. Fetty wyglądało właśnie w tym trybie latającym. Czego to jest właśnie interesuje? Ale dobre. Zawsze to coś. Bym powiedział, zawsze coś. Trzeba zawsze odstosować, co? Nie pytajcie się nieco. Jestem po prostu zwykłym dziwnym kolesiem.
Zwykłym dziwnym kościem. Yes. 100% legit. Stracę już ten helikopter. No właśnie. Helikopter. Hugokopter. O, Hugokopter. Właśnie, w końcu się trzeba będzie zobaczyć za Hugo, tylko nie wiem, czy nagrywać te oryginalne części, czy już agenta Hugo. Bo szczerze powiedziawszy, oryginalnych części nie mam. Tu się przyznam, jedyne co mam to chyba... coś tam czarnych diamentów. Hugo i tajemnica czarnych diamentów, czy coś w tym stylu. Czyli wymiga. Jakby ktoś nie wiedział. No i właśnie nie mam pojęcia, czy... A, i ona się crashuje przy finałowej planecie, więc... Taka trochę dupa bym powiedział, ale no cóż. Panie, zginąłem, dopiero co po respawnie. Jestem zarąbisty. Tak naprawdę to jestem dobrym idiotą. Jak sobie widzicie. Jak ktoś powiedział, czemu się obrażę, no to od razu mówię. Ktoś musi. Bo ktoś musi, żebym się nie czuł zapewne. Dobra. Dobra. Sytuacja opanowana. W ogóle... to jest taki mały sterowiec. Myślałem przez chwilę, że z jakiegoś powodu lata na bombie. Co jest troszeczkę dziwne. Ale no... dobra. A, czyżby to był boss? Czyżby mi właśnie śmignął boss przed oczami? Do czego? Uś. Jak widzicie, no, trzeba czasem powiedzieć, żeby doszło do słuchu. Trzeba razem czasem, a czasami trzeba mi nie od razu powiedzieć, bo nie zrozumiem. Prawdopodobnie wyciszę ten milczenie, tylko mówię, że jak ktoś wam wyjdzie, jesteście zajęci, a to zrozumieć. No oczywiście żaden metasak nie może być bez tego gościa. No i tak. Po prostu, jak coś robicie, coś wam wejdzie, za przeproszeniem ma was w głębokim tyłeczku, jak mówicie, żebym nie wchodził, i teraz coś robię, robicie, trzeba po prostu mówić, aż nie zrozumie i nie pójdzie sobie. Taka rada życiowa. I oczywiście ginę tu jak co chwilę, już pewnie... Zbierałem tyle kontynuacji, ile zebrałem przez Metal Slugę razem wziętych, co póki co poradzając na rakietę. Oczywiście zginąłem znowu. Czemu? Czemu miałbym przeżyć? Zapomniałem kompletnie o bombach, jestem idiotą. Oczywiście gościu znowu zginął. O, tym razem go nie orka nie zeżarła, więc to już jest jakaś pociecha. Dobra, teraz chyba będzie finał boss, co nie? Wow, jestem jak Rambo, przez co się nie boję. Kurde, bo... No, zginął. O, nawiązanie to chyba do pierwszego Metal Slug'a, bo nigdy wcześniej tej broni nie widziałem w innych... Serio, zawsze trzeba pilnować pleców. Nigdy wcześniej tej broni w innych Metal Slug'ach poza jedynką nie widziałem. Dobra, wychodź. Kolejne nawiązanie do Metal Slug'a jedynki. Przynajmniej ta broń jest OP. Przynajmniej jest niezniszczalna, chyba. Tak, jest niezniszczalna, tylko mnie mogą zabić z tej broni. Okej. Easy. To jest proste. Z tą bronią to będzie proste. Nawet nie muszę teraz się obawiać, że nie będę miał heavy machine guna. Ej, no tak łatwiej tą wa... Ja pierdolę.
Nie, ja chyba nigdy nie przeszłem Metal Saga Trójki, jak tego nie pamiętam. Chyba nigdy nie przeszłem Metal Saga Trójki, jak tego nie pamiętam. W tym razie. Bo nie wiem, co bywa. Ja nic z tej gry już potem nie pamiętam po tych, nie wiem, 3-4 misjach, bo widzicie, ani razu nie poszedłem tam na dół, ani teraz nie pamiętam tego bossa kompletnie. Dobra. Co, pokonałem? Czy już koniec? What the? Co do? Aaa, już pamiętam, więc tak. Nasza Fio została porwana. No i teraz jesteśmy tym gościem i pomagają nam znowu. Bo chcą odzyskać swojego szefa, ale nadal są źli. Ale nam pomagają. Dobra, ja się napiję herbatki, póki jest ta cutscenka. Wow, ale na serio. Na automatach coś takiego osiągnąć to było kiedyś trudno. I teraz będzie misja. No, Space Invaders. Nawiązanie do Space Invaders. Musi być czesna. A to jest ciekawe. To jest ciekawe, więc jak widzicie, teraz nasze statki mają. Mają te ulepszenia. Tak. Do rzeczy teraz. Do mowy. Gaz. No i pięknie. No i pięknie. No zarobicie po prostu. Tyle amunicji. Jeszcze ten paliwo tam. Spadło. Tylko jest nie ma. Wiesz, te kamienie mi coś robią, te malutkie, które. Nie. O nie. Ja czy jak zniszczę tam statek, to czy odrodzę się w statku, czy będę latał sobie. O, ty, można. Gile, 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 gile. Znowu dostałem benzyna. Szybko, 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 szybko. No, już gaz mam i co? Nie ma nic po. No ale przynajmniej. Przynajmniej teraz już wiem, co się odbywa. No i cały czas jest Space Invaders. Albo Gallagher, jak to boli. Gallagher chyba na Amice była? Amiga była Atari. Nie no, już na automatach też było Gallagher. Tylko że kurde, nie pamiętam na jaką konsolę został zastosowany. Teoretycznie na wszystkie, bo Space Invaders i Galaga to jest jedno i to samo. I obydwie te marki, znaczy Space Invaders najbardziej. Został sportowany dosłownie na wszystko. Obstawiam, że praktycznie na wszystko. No i właściwie to... No. To jest ten statek. Nie. To jest ten statek. No to nie jest statek mapka. Nie, to jest statek mapka. Statek, matka, to powinien być taki ogromny. Wiecie, co są dowodzenie tej sprawy. No to jakiś taki wielki musi być chyba. W flotach, wiecie, takich pirackich, że tak to nazwę flotą. Flotą. Bo tam też tak właśnie było, że był taki jeden statek główny, gdzie był właśnie kapitan. No to kapitan to był na każdym statku, ale tak co. Tam był taki kapitan, który już wszystkimi statkami dowodził. I nad tym się to sprawiało. No. No w zasadzie to jest taki mały wątek. Będziecie mieli na historię. Znaczy na 100% to ja pewnie nie jestem sobie tego co teraz powiedziałem, ale. No widzę coś chyba. Nie, no właśnie tak było, że. Na przykład jakaś taka flota statków płynęła, to na jednym z nich musiał być taki po prostu ten dowodzący całą tą flotą. No i statek matka
No i zerżnięte z Metal Slug'a dwójki teraz. Sprite. No nawet... Serio... To by można nazwać Metal Slug Generations teraz. Tą grę. Zamiast Metal Slug 3 to Metal Slug Generations. Wiem, oryginalna nazwa. Prawie jak to, Mario Generations. Jak fani cały czas czekają tylko na to, żeby Nintendo zrobiło to samo co Sega i zrobiło Mario Generations. Coś w tym deseń. Dobra, ja znowu łyk herbatki sobie. A nawet dwa. Ale tak, my jesteśmy już w tym statku matce. Bierzemy sobie Eri tym razem, bo jakoś mam taki sentyment do tego, do tej postaci. Bo właśnie w tej części, jak grałem Fio i właśnie Fio została porwana, to wybrałem sobie Eri i jakoś polubiłem tą postać. Nie wiem czemu, ale no polubiłem. Kolejny boss. I to chyba była po prostu podłoga. Ups. No, jakby to wam powiedzieć, no zniszczyłem wam podłogę, no, przepraszam. Teraz by powiedzieli, no ja rozumiem, podpalić podłogę, to jeszcze rozumiem, ale zniszczyć podłogę, to już czas. Ile laserów? Jestem w niebie. O nie. Nie, tego nie podnoszę, bo się boję, że podniosę też Heavy Machine Gun. A tego bym nie chciał. Mam najbardziej OP broń. Na razie oni. Kurde no. Ja tu wymijam po prostu. Kurde. I oczywiście zrąbałem jak zwykle. O, druga najlepsza broń. Znaczy. Technicznie, gdybym na przykład tutaj bym dostał Fire Launcher. Jak się to nazywał, nie pamiętam. To teoretycznie nie miałoby to sensu, bo w kosmosie nie ma tlenu i ogień nie mógłby... Nie miałby tam prawa istnienia po prostu. Więc... No jeżeli by coś się takiego zdarzyło, to bym po prostu to krytykował. Bo nie po to uczyłem się o kosmosie trochę, żeby teraz... ta gra mi niszczyła całe moje pojęcie o kosmosie, tak? Chociaż właściwie tym też bym mógł krytykować aż Cyberpunk, ale dobra. Od czasu do czasu. Boże. Co za dźwięki? Mnie ktoś dzwonił. Ale dobra. Dobra, będzie dobra. Lecimy dalej z tym Space Invaders. Gdzie co muszę sobie zdjąć, bo dobra. O tej herbaty strasznie mi się gorąco zrobiło. Nie mogę. A ty jest nadal... Nie wiem, chyba tamten poziom, pierwszy, który robiliśmy w tym odcinku, to chyba... Z 10 minut go przechodziliśmy? 10, jak nie 5. A ten to już mi zajmuje chyba z 13 minut. Long. I to jest jedna misja. To jest pełne podziwu, bym powiedział. Prawie. Dobra, dajcie mi wreszcie kolejne. No, takie tam lód. But. O, zrobiłem wejście. Bardzo fajnie. I dobra, jesteśmy Eri. Po raz pierwszy widzicie Eri w akcji. I tak to widzieliście tylko. Zapomniałem, jak ten bonus się nazywa, ale dobra. Marko. Widzieliście? No właśnie. Tu nie ma tlenu. Chociaż. Chociaż mogłoby tu być sztuczny tlen. Mógłby tu być sztuczny tlen. Bo jeżeli Eri tutaj żyje, to znaczy, że jest tu sztuczny tlen, bo nie widzę maski tlenowej na jej ustach albo coś w tym stylu. Więc prawdopodobnie ci kosmici też muszą oddychać tlenem. I dlatego jest to pewnie sztuczny tlen. Wow, trochę ten odcinek tak trochę naukowy się zrobił.
Przynajmniej mogę się pochwalić, moim drogiem. To znaczy, no ja jestem idiotą, ale no czasami mam jakieś tam przebłyski. I to mi strasznie przypomina walkę, chwilową walkę w Sonic Heroes. Kto grał, ten wie. Proszę nie spoilerować, jeżeli wiecie. To od razu mówię, proszę nie spoilerować dla ludzi, którzy nie grali. Kuziele. Więc od razu mówię, że proszę nie spoilerować, jeżeli graliście, bo to ludziom zepsuje zabawę, jeżeli sami nie grali. A na przykład nie wiem, nie mają może nie wiem, czasu, chęci, by zagrać na przykład Sonic Heroes. Na przykład czekają na mój let's play. Więc proszę nie spoilerować. Ludzie dopiero to odkryją na moim let's play, jeżeli chcą tak bardzo. Mam raz was tak. O. I będzie to co myślę? Patrzcie. Generał. Kto ten generał? Niszczyć komputer! Dobra, tam jest Fio. Tak sądzę. No i oczywiście wszyscy znowu z nami są. A gdzie my jesteśmy? Dobra. No jak... Jak oni ich ominęli? Hello? Hello, hello! Dla kumaty. Dobra, 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 dobra. Oni mi trochę przypominają... Jakoś... Oni chyba nie mieli nazwy. Znaczy każdy przeciw miał nazwę, tylko że ja nie pamiętam. No wszystko dlatego, że nie ma już Metal Slug Dicky. To nie pamiętam jak to się nazywa. Na serio, nie pamiętam już jak się nazywała ta strona, o której mówiłem chyba w pierwszym odcinku nawet. Tam gdzie było dosłownie wszystko o Metal Slugu. W wersji polskiej. No kurde, gdybym miał chociaż zapis jakoś tej strony, to mógłbym ją jakoś, wiecie, odtworzyć, ale nie, kurde. Nie pomyślałem nigdy, że będę robił tak dokładny let's play z Metal Slugu. No nie zrobiłem. Kurde. On jest moim pomocnikiem. Nie. Patrzcie, on strzela wtedy, kiedy ja strzelam. Ale macie przesrane roboty. A, to on ma też amunicję. Oho. Ja myślałem, że wiecie, to jest taki mój robocik, który nigdy praktycznie nie będzie. Wiecie, nie opuści mnie. A tu proszę bardzo. No nie, no więcej tych. Więcej was matka nie miała, kurde. Tylko was będzie to zadręczać. Oczywiście, nie odsuwam się, bo po co? Po co się odsuwam? No dobra, teraz nam pomagają. Rzecz jasna. No i tanie, że nam pomagają, oni nam jeszcze utrudniają tylko pracę. W końcu uratowaliśmy ich szefa. Trzeci raz. Znaczy, to jest śmieszne, że... Metal Slug skupia się... Metal Slug praktycznie skupia się właśnie na tym, że ratujemy w końcu tego ich dowódcę. I gdzie jest Fio? A to już walka jest, ja myślałem, że jakaś cutscenka. Dobra. Tak stawiacie sprawę? Oczywiście jestem lamą. A co to za energia, co on przyciąga? Nie. To, bądź coś, co mnie najbardziej teraz interesuje. Srebrny szkół. O! No i easy. No, nie, proszę, sklepa nie idziemy. Ja mówię. Dobra, easy, ludzie. Lecimy dalej. Lecimy dalej. O, patrzcie. Fio. Tak, to są klony Fio i one teraz będą nam przeszkadzały. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z prawdziwą Fio, poza tym, że mają palet kolorów zmienioną. Jest tylko to, co mają wspólnego z Fio. To są, wiecie, bezmyślne klony. I nic poza tym. Znowu zostałem zarobiony, w serio.
Gim. Nice. Nie lubię tych robotów, one mają jakąś dziwną taktykę do walki. One są strasznie nieprzewidywalne. I bardzo mocne. Jeżeli chodzi o te Metal Slugi, to one strasznie są, widzicie, praktycznie bezbronne, jak jesteśmy na przykład, jakiś przeciwnik jest z tyłu, bez wtedy do pupy. Nie bardzo do pupy, nie wiem jak powiedział. Ale lecimy do... Ale kurde, cześć chwilę. Chcą mnie odciągnąć od nagrywania, ale ja się nie dam. Dokończę ten odcinek. Choćby nie wiem co. Choćby nie wiem co, to go dokończę. Znowu przeżył! Nie. No fajnie, że niby on stoi po naszej stronie i w ogóle, ale znowu przeżył! Mówię wam, to jest, nie wiem, jak... Nie wiem, jak Ganondorf z Zeldy. Cały czas go pokonujemy i cały czas się odradza. Fio. No i oczywiście będą nam jeszcze przeszkadzały. I klony, świetnie. Wiesz, nie wiem, czy właściwie jej brać za obcych coś. I ogólnie te klony są dla wszystkich postaci przygotowane, sprite i tak dalej. Więc jakbyście nie myśleli. Więc gdybyście na przykład grali Marco przez całą grę, gdybyście zostali skryteni jako Marco, to byście mieli tutaj teraz klony Marka, a nie Fio. I ogólnie jak tutaj zginiemy, to nie możemy już się odrodzić jako Fio. I co? Teraz kim będziemy grać? Fio czy Eri? No więc klony od razu giną. I się od razu mi po zombie. Świetnie. Tak jako Fio. Eri znaczy się. W każdym razie z tyłu nas bym zapomniałem o tym kompletnie. Fio, dlaczego mi nie pomagasz? No kurde! No i nadal nie możemy się odrodzić jak Fio. Dobra, jest otwarty. Spada. No tak, no tak, no tak, no. Jakbym nie miał załatwiony. To jeszcze dajcie, tu więcej zombiaków, kurde. No oczywiście. Ha, mam taktykę już na was. Ona oszukiwała. To było oszukaństwo. To było nie fair. I w ogóle. Szybko. The speed of sound. Nie wiem właściwie jak to działa, że jedne żyją, nie żyją. Nie mam się. No i znowu to zrobiłem, no kurde jak ja to robię. Że te moje... Nie wiem. Że moje... Te sprzęty wybuchają cały czas. Nie wiem, może ja mam jakiś symptom. Nie wiem kogo. Nie widzę się. I znowu mam to odbijające kule. A niech to kule biją. Ale suche. Szczerze powiedziawszy, już mnie zaczyna wnerwiać ta misja. Już zrobiłem 20 minut.
No i oczywiście te zamki mają większe zabezpieczenie. Dzięki. Umrzyjcie jak pan był przekazał. Przekazał. Boże. Boże, co jest to? No fio. Godaj laska. Rób to. Rób to, co robisz. Hakuj. Hakiem. I Fio teraz nie powinna żyć już. Czyli co, już przeszliśmy? Chyba. No i lecimy. Mogę tym sterować, nie? Nie. Tak jakby to jest. I nie możemy praktycznie nic zrobić. No tak, możemy przecież wyjść stąd. Zmienię to. No ja zginąłem w pierwszy. Gdzie jest Fio? A ludzie w prostu sięga zenitu teraz. No i oczywiście, kurde, nie, teraz ja będę ginął co chwilę. Z tym bossem się nie da ludzie wygrać. Tylko od razu. Jak ktoś go przeszedł bez śmierci, to jest moim właśnie mistrzem. O, Fio. Jak dostałaś się do tego... Nie wiem, spotka latającego i żyjesz? Hmm? Bo od dzisiaj jesteś wielką zagadką ludzkości. Przeżyłaś bez tlenu. Dobra, Fio nam pomaga, więc jest chyba... lepiej. Na tym bo się teraz bym tak ginął dużo razy. Szybciej. Boże, dobrze, że się posłuchałem Sonika Urera, że nie nagrywałem całej tej gry na raz. Bo teraz ten materiał by wyszedł godzinny, więc no. Ale dobra. Ukończyliśmy, więc tak. Gra moja praktycznie chyba teraz ulubiona część Metal Slug, jak teraz się tu tak dużo o niej dowiedziałem. Tak, mission all over. To jest 28. Więc ile już 68 punktów? Kontynuacji? Więc 6 odcinków z Minecrafta. Co? A czego mnie od razu SNK nazwało? Ale dobra, więc tak, dzięki wam za oglądanie. Podziwiajcie kredyty. Na razie i cześć. Pa, pa.